jedno czerwone jabłko, jak jego uśmiechnięte usta wśród ostatnich liści na drzewie. Przez ostatnie miesiące patrzą na nie godzinami. Wybierał gałąź, która obrodzi. Na twoim łóżku leży cisza. Wracam, żeby poprawić pod nią poduszki. Szelest pościeli niesie się na krańce świata. Gdzie jeszcze ścielą puste łóżko pod dobrą pamięć? Na cmentarzu, tuż za jego trumną, powiedział coś do mnie ksiądz. Odpowiedziałam, zwykła rozmowa, wśród zmarłych. Tak zwykle toczą się nasze rozmowy. Mówimy o tylu sprawach dla nich nieważnych. A nam się wydaje, że w każdej ważą się losy świata. Waga i tak wie, kiedy ma odważać życie, a kiedy śmierć. Żeby nie przybrało żywych, jak oceanu, podczas przepływu. Żeby gdzieś odpływały nasze uczucia, nasze zachwyty i wracały do innych w nowych rozmowach. Krzyżowanie. Te swetry, koszule, spodnie zostaną w czarnej skrzynce po nas. Mam czarne myśli, ile jasnych włosów zabiorą, ile zapachu mijanych ludzi. Miną się z prawdą o nas, coraz mniej pewną, kiedy czekamy na minie walizek. Znaki szczególne ubrań na pożegnanie dają nam znak, że przestaliśmy być szczególni. Szczególnie teraz warto się przyjrzeć swetrom. Przepraszam, patrzę na Państwa i się zgubiam. Szczególnie teraz warto się przyjrzeć swetrom, koszulom, spodniom, które nieraz nosiły nas jak krzyż. Może gdzieś w górze skrzyżują się nasze drogi. Może wtedy usłyszę serce twojej koszuli. Czy ja mogę mieć prośbę? Proszę. O, panie Józefie, jaki wieczór we Wałbrzychu. Przepraszam, jeszcze cztery.